Jak powstało państwo polskie? Kto jest autorem naszego hymnu? Jaki ptak jest w polskim godle? Odpowiedzi na te pytania poznali najmłodsi tarnobrzeżanie w ramach warsztatów o symbolach narodowych w Zamku Dzikowskim. Rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę świętowali wszyscy Polacy, zarówno ci starsi, jak i najmłodsi. I to właśnie dla tych drugich zorganizowano warsztaty, na których dzieci poznały historię naszego kraju i trzy najważniejsze symbole – flagę, godło i hymn. Początkowo jest to lekcja, oczywiście rozmawiamy skąd te symbole orzeł oraz flaga się wzięły, kiedy stanowiły jak gdyby taki element rozpoznawczy naszego państwa polskiego. Rozmawiamy też o koronie, co symbolizuje na głowie orła. Kilka słów o hymnie. Nawiązujemy oczywiście i czytamy sobie, proszę Państwa, legendę, która mówi o powstaniu barw narodowych i tego herbu godła, czyli legendę o Lechu, Czechu i Rusie. No, bardzo nas cieszy, że te dzieci, które przychodzą na tą lekcję, warsztat, posiadają już tak duży zasób wiedzy dotyczących naszych symboli państwowych. Po pierwszej, teoretycznej części warsztatów dzieci wzięły udział w ćwiczeniach praktycznych, na których spróbowały stworzyć prawidłowe godło oraz flagę. Jak wygląda godło Polski? Jest białe, no i ma czarne, znaczy ma złote pazury, czy złoty dziób i złotą koronę. A co to jest za ptak? Orzeł. Nauczyłem się o historii Lecha, Czecha i Rusa. Jaka to była historia? Że znaleźli trzy miasta, zrobili. A jak wygląda godło Polski? Orzeł biały na czerwonej tarczy. Nauczyłem się o godle, o tych trzech braciach, że jakieś pięknej łące byli i zobaczyli pięknego orła, co poleciał na wielkie na takie dębowe drzemo, ogromne, takie grube. Na zakończenie warsztatów dzieci zwiedziły salę myśliwską i poznały słynnego niedźwiedzia upolowanego przez Jana Zdzisława Tarnowskiego.